Staw między liczbę 5 i 30 dwie liczby. Tak, aby trzy pierwsze tworzyły ciąg geometryczny. A trzy ostatnie tworzyły ciąg arytmetyczny. Dla trzech pierwszych liczb wykorzystamy wzór na związek między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego. Wiemy, że środkowy do kwadratu jest równy iloczynowi dwóch po bokach, czyli mamy a kwadrat równa się 5b. Dla trzech ostatnich wykorzystamy wzór na związek między sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego, czyli środkowy jest średnią arytmetyczną dwóch po bokach, czyli mamy b równa się a plus 30 na 2. Mamy dwa równania z dwiema niewiadomymi, czyli możemy z tego utworzyć układ. Uprośćmy drugie wyrażenie. Pomnożymy obustronnie przez 2. Dostajemy 2b, to jest a plus 30. Z tego równania możemy wyznaczyć a, czyli 30 przeniesiemy na lewą stronę. Czyli 2b minus 30 równa się a. Zamiast a możemy wprowadzić 2b minus 30 do naszego drugiego równania. Czyli pod a wstawiamy 2b minus 30. Całe a jest podniesione do potęgi drugiej, więc u nas całe wyrażenie podnosimy do potęgi drugiej i to się równa 5b. Mamy tutaj wzór skróconego mnożenia. Wykorzystajmy ten wzór. Nasz x to jest nasze pierwsze wyrażenie, y drugie wyrażenie. Dostaniemy x kwadrat, czyli u nas pierwszy wyraz do kwadratu. Według wzoru mamy minus 2xy, czyli mamy minus 2 razy 2b i razy 30 plus y kwadrat, czyli plus 30 do kwadratu. To ma wynosić 5b. Uprośćmy. 2 do kwadratu to jest 4b do kwadratu b kwadrat. 2 razy 2 razy 30 to mamy 4 razy 30, czyli 120b. I plus 30 do kwadratu dostajemy 900. To się równa 5b. Dostaliśmy równanie kwadratowe z niewiadomą b, więc przeniesiemy wszystko na jedną stronę. Dostaniemy 4b kwadrat. 5b przeniesiemy na lewo, czyli znajdzie się ze znakiem minus, czyli mamy łącznie minus 125b plus 900 równa się 0. Należy teraz obliczyć deltę oraz miejsca zerowe. Delta wynosi b kwadrat, czyli u nas minus 125 do kwadratu, minus 4ac, czyli minus 4 razy 4, razy 900. Dostajemy 15625 odjąć 14400. Czyli delta wynosi 1225. Obliczmy pierwiastek z delty. Mamy 35. Obliczymy teraz b1 i b2. b1 to jest minus b, czyli u nas 125, minus pierwiastek z delty, czyli 35, przez 2a, czyli 2 razy 4, 8. A b2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, co nam daje 90 na 8, czyli 11 i 1 czwarta oraz 160 na 8, czyli 20. Teraz wystarczy tylko policzyć jeszcze a1 i a2. Biorąc pod uwagę b1, to a1 wynosi 2 razy b, czyli u nas
11 i 1 czwarta, może zostawię 90 ósmych, minus 30, a 2 wynosi 2 razy 20 minus 30, co nam daje minus 7 i 1 druga oraz 10.